Zapraszam Cię na stronę Piratesław, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym KROXXI otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam Was bardzo serdecznie, jest to oczywiście KROXXI, na Case Hugu się znajdujemy i lecimy ze skrzyneczką nową, która kosztuje 1000 zł, no dlatego tutaj się nią zainteresowałem, no bo no, lubię drogie skrzynki, tak, szczególnie oczywiście na bitwach. No tutaj ten kałach 800 zł, no trochę wart więcej niż moje rękawiczki, ale... Ej, to jest to MK Fate już nowa, ale czemu ona tyle kosztuje? Ja nie mogę. 3000 ponad, powiem tak, no, mój przeciwnik trafił MK Fate, tak, no, 3400 prawie złotych, no liczymy oczywiście, że my też coś jeszcze tutaj dostaniemy, no bo skrzynek jeszcze sporo, tak, no tylko właśnie, strata 3000, to jest strata dosłownie jednej takiej M-ki, stary, trafiłem taką M-kę i, no, chociaż teraz już nie wiem w tym momencie, czy wygramy wtedy, czy nie, trafmy póki co tą M-kę, tak, zobaczmy, kolejna skrzynia leci, oczywiście przypomniałem, że jak chcesz wygrać skina, no to oczywiście subzwonę, łapa w górę pod filmem, komentarzyk, napisz, no i oczywiście dołącz na Discorda i użyj kodu KROXXI na Case Hugu, jak oczywiście osobą pełnoletnią jesteś, lubisz się z niego zapisać, no nie, no outro to jeszcze za 2 koła, no fantastycznie, fantastycznie poszła nam tutaj ta bitwa, kodzik KROXXI, oczywiście na Case Hugu, jak chcesz oczywiście dwie skrzynki na start odebrać za free, oczywiście 10% więcej, do każdej wpłaty, no to wystarczy, że klikniesz sobie tutaj zielony plusik, bądź oczywiście za tego się z niego zapisał, no i dajmy na to, jakbyś blikiem chciał sobie wpłacić, no to tutaj kodzik KROXXI przez 2x wpisujesz, no i oczywiście dostaniesz dwie skrzynki na start za free i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty, więc warto skorzystać, bo tutaj trochę drogie te skrzynki są. Skull Rider 400 zł kosztuje jedna taka skrzynia, 5 na raz, zobaczmy, 2000, zobaczmy jak nam pójdzie. Szybki tryb tutaj niestety został mi z poprzedniego jakiegoś filmu, więc zobaczmy sobie otwarcie normalne, jak nam tutaj pójdzie, ale jednak mimo wszystko chciałbym pójść na tamtą skrzynkę najdroższą z tej oczywiście kolekcji tych skrzynek i spróbować trafić tą MK Fate, która kosztuje, no sporo kosztuje, tak? 3000, przypomnijcie mi ile wydajemy, 2 koła. Ok, spróbujmy jeszcze raz, no jest nóż Kukri, 800 na plus i jeszcze jedno otwarcie, to jest Falkion Fate, ok, no ja celuję oczywiście w M-Cafe Fate, ale to nie w tej skrzynce, tak? Tylko w tej najdroższej. Ej, no tutaj otwarcie jakieś w ogóle, jakieś... Wow, po prostu wow, no wychodzimy co otwarcie na plus aktualnie. I zobaczcie, kolejne otwarcie na plus. Jeszcze, patrz tu! No powiem tak, panie Case Hug. No jestem w szoku, jak tu z tej skrzynki leci, ale leci naprawdę mocno. Zobacz, ile to jest, przepraszam, otwarcie bez minusu. No to jest w końcu otwarcie na minus. 1000 zł na minus. Ale no ile my zarobiliśmy na tej skrzyni, no powiem wam tak, naprawdę... Mocna skrzynia, 2700, a Wupa jeszcze tutaj spadła, no to jest otwarcie teraz 700 na minus, ale okej, chodźmy na tą skrzynkę za kafla, skrzynia Witchcraft, no i to jest właśnie ta skrzynia, gdzie do trafienia jest MK Fate, na którą jest ile, nie znajdę jej teraz, ale otwórzmy, 5000 zł, jedno takie otwarcie, 3000, dostajemy kolejne otwarcie, meduza, jeszcze tak coś przeskipowało mi tutaj skina jakiegoś, no dobra, 10 koła, OP meduza, fantastycznie i mamy MK Fate, no i o to chodzi, no i mamy tytuł stary, nowa M4A1S FATE trafiona, o to chodzi, lecimy dalej z tą skrzynią, no bo jak oddaję, no to trzeba przekręcić dalej, znaczy czy oddaję, to nie wiem, czekaj, 5 koła, no jedno takie, uła, 1000 zł na plus teraz, będzie otwarcie na minus, ale overall, kurczę, chyba jesteśmy w granicach zera bardziej, bym powiedział, 2400, zobaczmy jeszcze raz, nam otwarcie na minus, no tutaj coś się złego dzieje, no ale spada meduza, spada Blue Fosfor, no i to jest kolejne otwarcie, no fantastyczny plus, 4 koła teraz, więc 1000 na minus, tutaj 1500 na minus, otwarcie kolejne, to również mocny minus, jeszcze raz sobie zakręcę, jeszcze raz sobie kliknę, okej, co tu, przepraszam, co? Ej, nie zdążyłem zobaczyć, co to kosztuje tyle, ale było prawie, że otwarcie na zero. A Wupa Lightning Strike, 4 koła, fantastycznie, lecimy dalej, level wbity, bo oczywiście otwierając skrzynki możemy sobie wbijać level. Co jest? To jest ten kałach z tej kolekcji. Ej, on tyle kosztuje, przepraszam bardzo. Ten kałach z Overpassa 4 koła kosztuje. Wow. Ej, Tego się nie spodziewam totalnie, że ta kawa będzie tyle kosztować. Ale właśnie, oczywiście otwierając skrzynki możemy wbijać sobie level i możemy za to nagrody odbierać. No i oczywiście jak gramy na stronie, no to nabija nam się też cashback, którego oczywiście możemy sobie w dowolnym momencie odebrać całkowicie za free. A ja zjadę niżej i pójdę jeszcze na sam koniec tego odcinka na skrzynkę Nitra. No i 5 takich skrzynek, no łatwo policzyć, kosztuje nas 10 000, więc dziękuję wam za oglądanie. Dajcie znać oczywiście, co sądzicie o tych nowych skinach w Counter Strike'u, o tym kałaszku, o tej emeczce, bo naprawdę jak zacząłem te ceny, w sensie szczególnie cenę tego kałacha, no to się lekko przeląkłem i zdziwiłem. Dziękuję za oglądanie, a Wupa Lightning Strike jeszcze na koniec, do tego emeczka, no 15 koła, 16.